Witajcie, witajcie kochani na kanale Aniusia Anna. Dziś przychodzę do Was z metamorfozą paznokci, tak więc mam już wszystko przygotowane. Wszystko mam przygotowane, fryzureczka przygotowana. Zrobiłam już Wam zdjęcia moich paznokci, jak wyglądają w chwili obecnej. Także żegnam się z nimi. Bardzo ciężko, ale żegnam się z nimi, ponieważ naprawdę mi się podobają. Jeszcze tak źle ten odrost nawet nie wygląda, bo może ma jakieś 2, gdzie nie, gdzie 3 mm. Ale już mi troszeczkę ta długość przeszkadza i na pewno ja troszeczkę skrócę, żeby jednak nie mieć aż tak długich. Tym bardziej, że zbliża się, mam wrażenie, ciężki tydzień przed Mikołajem, więc będzie co robić. Ale przede wszystkim to też bardziej dla takiego codziennego użytkowania rąk, że tak się wyrażę, żeby mi nie przeszkadzały. Bardzo też mi będzie ciężko się pogodzić z tym, że już nie będę miała holo, bo holo w tym razem bardzo ładnie mi się udało zrobić, bardzo ładnie wygląda według mnie przynajmniej. I bardzo mi się podoba. Co zrobię dziś na paznokciach? No właśnie, to jest pytanie. Jeszcze nie mam pomysłu. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Zastanawiam się nad Frenchem, zastanawiam się nad próbą podobnego zrobienia efektu bubble, ale tym razem poprawnie. Zobaczę, nie wiem jeszcze. Na razie teraz tak ściągnę te paznokcie i zrobimy kształt, zrobimy skórki, albo na odwrót, nie pamiętam nigdy, jak ja to robię, w jakiej kolejności. I będziemy myśleć nad tym, co zrobimy dziś nowego na tych oto pazurkach. Więc do zobaczenia potem. Więc tak, jedną rączkę już mamy prawie gotową, drugiej jeszcze nie robię, na razie robię tylko lewą. Zdjęłam już tutaj z lewej ręki z 4 paluszków. Jak widać, to są moje naturalne pazurki, takie długie. Więc naprawdę jestem dumna, że już takie długie udało mi się wyhodować. Został nam jeden pazurek, najgrubszy, bo tutaj się bawiłam w myszka Mickey, jak pewnie mam wrażenie, mam nadzieję przynajmniej, że pamiętacie. I co? Używamy do tego frezu ceramicznego, stożek średni, nasadkę ma niebieską. Jak dla mnie jest on z tego najlepszy. Mocno używam tylko wtedy, jeżeli dodaję na płytkę żelu. Jeżeli dodaję żel, to wtedy używam mocny stożek ceramiczny również, ale z zieloną nakładką jest to mocny stożek. No nic, zabieramy się do frezowania ostatniego pazura. Najgorsza robota, jeżeli chodzi o lewą rękę, za nami. Mamy już gotową, prawie że zdjęłam. Gdzieniegdzie tutaj po końcówkach widać, że mam, no może nie widać, ale są tutaj gdzieś takie niedoskonałości, że gdzieś tutaj trzeba przejechać innym frezem i dlatego teraz zmieniamy frezika. Troszeczkę Was tutaj poprawię, żebyście bardziej widzieli tutaj, co się tu dzieje, aniżeli mnie, bo ja tu jestem najmniej ważna. I tak, zmieniamy stożek ceramiczny średni na frez ceramiczny szczelinowy. Szczelinowy teraz będzie. I będziemy już zajmować się troszeczkę skórkami. Jestem już po zdjęciu hybrydki, już mamy pusto na paznokciach, mamy tylko własne pazurki, własną tą płytkę. Jeszcze muszę tylko ją wyszlifować, wypolerować bloczkiem polerskim. Ja akurat mam bloczek 100 na 100, więc tego używam i jakoś tak cały czas jest, że go używam.
Troszeczkę nadałam kształtu moim pazurkom, takim oto zwykłym, najzwyklejszym pilniczkiem o gradacji. Przyznaję, nie wiem jaki, bo albo już zdarłam, albo po prostu tutaj nie było napisane. I do ściągnięcia hybrydki dzisiaj użyłam w sumie standardowych moich frezów, bo właściwie zawsze ich używam. Nie umiem ich wspierać teraz. Frez ceramiczny, stożek średni. Tutaj stożek średni, później mamy szczelinowy delikatny i kulka średni. No i oczywiście zaczęłam od szczelin, od stożka, później zrobiłam szczelinowym, potem troszeczkę kulką, na końcu jeszcze raz zrobiłam troszeczkę szczelinowym, żeby te skórki podnieść. Dziś nie będę obcinała skórek, ponieważ uważam, że nie są najgorsze, a nie chcę sobie ciachnąć przypadkiem czegoś. Więc nie będą aż tak tutaj jakoś idealne. Zresztą pamiętajcie, ja nie jestem żadną jakąś osobą po szkoleniach, ani takich różnych. Więc tak, to są frezy, których użyłam. Teraz tylko jeszcze sobie weźmiemy bloczek, popolerujemy troszeczkę i bierzemy się za rozpoczęcie stylizacji. Jeszcze w międzyczasie mi się przypomniało, ponieważ powiedziałam Wam, że będę skracała paznokcie, bo mi przeszkadzają. I w sumie jest połowicznie. Połowicznie skróciłam, połowicznie nie, ponieważ te dwa, które sobie skróciłam, te dwa sobie poskracałam, wskazujący i środkowy, ponieważ one mi najbardziej przeszkadzają. Wiadomo, najczęściej coś robiąc, chwytając, najczęściej używa się ich. I one były w ogóle jakoś takie dłuższe niż te pozostałe trzy, czyli mały, serdeczny i kciuk. Tak więc skróciłam sobie tylko te dwa pazurki. Tak więc co? Szykujemy sobie stylizację i przyznaję rzeczy do stylizacji, czyli teraz schowamy fryziki, schowamy frezarę, odkurzę sobie tutaj troszeczkę, bo jednak się nakurzyło, napyliło ze ściągania hybrydki. I co? I myślę, zobaczę co mi wyjdzie. Naprawdę nie umiem Wam jeszcze odpowiedzieć, co zrobię dzisiaj na tych paznokciach, ponieważ sama nie wiem. Chciałabym zrobić sobie fręcza i chyba najbardziej ku fręczowi się skłaniam, ale zobaczę jak mi będzie szło, bo jak mi nie będzie szło tak jak trzeba, to zrezygnuję i pewnie zrobię sobie jakąś jednokolorową, góra dwukolorową stylizację. Ok, kochani, czas zaczynać stylizację. Sama jeszcze nie wiem do końca co chcę, już mam jakiś zamysł, ale jeszcze to może wyjść w praniu coś innego. Na pewno na oczyszczoną już płytkę paznokci, na wszystkie paznokcie na lewej ręce będę nakładała lakier 5 w 1 z firmy O'Neill, numerek 321 Greenwich Village. I to jest kolor taki no cielisty, coś w tym desenie taki, że i do fręcza i do czegoś, także zobaczymy co będzie dalej, więc zaczynamy. No kochani. Mamy już nałożoną bazę, 5 w 1, mamy już tutaj kilka warstw i szczerze, jak dla mnie one już wyglądają pięknie i najchętniej to bym je tak zostawiła, naprawdę. Zastanawiam się nad tym, pomyślę jeszcze przez chwilę, a potem zobaczymy, co nam wyjdzie z tego, bo no tutaj są moje jeszcze niezrobione, tu niezrobione, a tu już zrobione. Tam kilka warstw bazy 5 w 1, nie bazy, przepraszam, to jest lakier 5 w 1 z O'Neilla. I tak wygląda. Że jak dla mnie bardzo ładnie. Mi się bardzo podoba. I zastanawiam się, co z tym zrobić. Czy zostawić tak, czy coś jeszcze robimy. Ale pomyślimy.